Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj relacja z eventu, z dużego eventu elektromobilnego. Jestem właśnie w Łodzi na kongresie nowej mobilności i czeka nas tutaj dzisiaj dużo ciekawych rzeczy, nowych premier, ale na samym początku powiem wam o jednej nowości, która niedługo już w Warszawie się otworzy. Jestem właśnie przy hubie ładowania EcoN. Tutaj EcoN ma swoją strefę, gdzie można ładować samochody i EcoN już niedługo otwiera kolejną stację ładowania w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich, przy Atrium Reduta. I właśnie EcoN, jako energetyka, jako partner wydarzenia dzisiaj tutaj umożliwia nam ładowanie z takich ładowarki. Ja akurat ładuję się dzisiaj na hubu, z hubu, czyli zasilacza, który możecie kupić w moim sklepie fopark.shop. Tutaj mamy takie końcówki, żeby nie blokować ładowarki CCS, to ładuje się tutaj z boku, a tak naprawdę ładuje się tutaj dlatego, że nie mam adaptera CCS przy sobie. Tym przyciskiem można otworzyć port ładowania i fajne w tym zasilaczu jest to, że pokazuje nam tutaj dokładnie, ile energii zużywamy, jaka moc płynie, więc na przykład jeżeli byśmy musieli się z kimś rozliczyć za takie ładowanie, to tutaj nam się za chwilę wszystko pokaże, jak tylko rozpocznie się ładowanie. On już się rozpoczyna, to tutaj mamy czas ładowania i pobraną energię. A tutaj mamy ładowarkę mobilną DC i to jest też fajne rozwiązanie. Ona ma 80 kW, jest podpięta na takim grubym przewodzie i tutaj z tego wychodzą dwa złącza CCS, które ładują z mocą łącznie 80 kW. Na pół to jest po 40 kW. Chciałbym was zaprosić tutaj do skorzystania z oferty ubezpieczenia albo leasingu do samochodów elektrycznych. Nie tylko, do każdego samochodu. Dlatego zapraszam was na stronę ingreen360.pl oraz ubezpieczmałemtesle.pl. I od razu chciałbym powiedzieć, że do naszego zespołu rekrutujemy aktualnie we Wrocławiu i w Warszawie, więc jeżeli chcielibyście do nas dołączyć, to dawajcie znać. Szukamy osoby, która chce pracować dynamicznie rozwijając się firmie, więc zapraszam do podsyłania informacji CV w adresie mailowym i przede wszystkim zapraszam was również do mojego sklepu fopark.shop, gdzie możecie kupić różne akcesoria. A kongres nowej mobilności to chyba w tym momencie największe wydarzenie branżowe, jeżeli chodzi o elektromobilność. Ostatnio nagrywaliśmy wspólny odcinek z Maciejem Mazurem, czyli prezesem Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, który odpowiada za to wszystko tak naprawdę. I za chwilę zobaczycie, o czym tutaj mówimy. To jest na tyle duże wydarzenie w tym roku, że powoli mam wrażenie, że zastępuje ono takie targi jak na przykład Poznań Motor Show, Warsaw Motor Show, bo jest tutaj dużo premier, chociażby premieraki EV3, pierwsza polska premiera, pokazuje, że no, jest to wydarzenie dosyć duże, plus jeszcze jakieś inne samochody będą i tak naprawdę można powiedzieć, że to powoli zastępuje nam takie targi motoryzacyjne, ale tutaj nie są tylko samochody, ale też wszystko co wokół, bo samochody elektryczne to nie tylko samochody, w sensie elektromobilność to nie tylko samochody elektryczne, ale elektromobilność to również na przykład stacje ładowania, których będziemy mieli tutaj mnóstwo. Mamy tutaj, zobaczcie, e-traki, właśnie EcoN, na którym się ładujemy. Mamy różne firmy, które właśnie działają w branży elektromobilnej. Mamy tutaj ciężarówkę elektryczną, Actros, ciągnik siodłowy. To też jest dosyć spora nowość, bo do niedawna te pojazdy elektryczne, ciężkie, one były takimi solówkami albo takie mniejsze busiki, a tutaj już wchodzą ciężarówki elektryczne i taką ciężarówkę nawet wczoraj widziałem na ładowarce. Na Radomsku byłem, się ładowałem, wracałem akurat wczoraj z Chorwacji. Mamy tutaj autobus, ładowarki, od ekoenergetyki ładowarka. Mamy w ogóle ekoenergetyka, to też muszę powiedzieć, że teraz jak byłem w Chorwacji, to jestem pod wrażeniem, bo w Chorwacji już ładowałem się drugi raz na stacji, w sensie na dwóch stacjach ładowania polskiej produkcji, więc z tego też jestem dumny, że sobie pojechałem do Bagospić i jeszcze jakaś ładowarka przed Zadarem chyba, czy w Mariborze, gdzieś w tych okolicach. I tam na ładowarkach Ionity mamy właśnie ładowarki od ekoenergetyki. Idąc dalej, mnóstwo wystawców, to później sobie zwiedzimy, bo póki co jest 10 i całe wydarzenie się już rozpoczyna oficjalnie. A ja na początku standardowo zapraszam do subskrypcji i do oglądania. Dobra, jestem już w środku i może zaczniemy sobie standardowo od obchodu, bo przeszedłem sobie tutaj kilka takich alejek najbliższych i stwierdziłem, że nie ma co przeżywać tego samemu, tylko po prostu przeżyjemy sobie to wspólnie. I zaczniemy może od Mercedesa EQG, czyli G-klasa elektryczna. O, tutaj mamy już pasażera jakiegoś. Przyznam szczerze, że to jest mój pierwszy raz w elektrycznej G-klasie i pierwsze co tutaj można usłyszeć, to ten trzask charakterystyczny dla G-klasy. I powiem wam, że jestem mega ciekaw tego samochodu, bo G-klasa to jest ikona motoryzacji, można powiedzieć, i dla wielu osób to, co Mercedes zrobił, czyli to, że zrobił z takiej legendy, gelendy elektryka, to jest takie bezczeszczenie historii właśnie i tej ikony, którą jest właśnie G-klasa. I jestem ciekaw, jak to jeździ w środku. No, jest tutaj malutko miejsca,
no bo G-klasa generalnie w środku nie jest jakimś dużym samochodem, jest ogromna na zewnątrz. No siedzi się tutaj dosyć dziwnie, bo mam takie poczucie, jakbym siedział w czymś futurystycznym, ale z drugiej strony jak wyjrzę przez okno i widzę te ostre krawędzie i charakterystyczne dla G-klasy kształty, to no to czuję się tak trochę zmieszany, plus te wyświetlacze za mną. Myślę, że to jest ciekawy samochód i według mnie Mercedes zrobił chyba jedyną słuszną rzecz, bo można było tak naprawdę porzucić legendę, czyli przestać ją produkować, przestać, no bo za chwilę samochody elektryczne, samochody spalinowe się skończą. Można było zostawić tą legendę w wersji spalinowej, ale Mercedes ją ożywił. I ja uważam, że to jest dobre podejście, bo mogliśmy albo porzucić ten model, albo go zostawić tak jak jest, albo iść z duchem czasu, płynąć z nurtem rzeki i spróbować wejść w coś nowego, czyli zrobić z tego elektryka. I ja jestem ciekaw. Ten samochód ma taki tryb do zawracania, właśnie jak włączymy ten przycisk, to samochód z racji tego, że ma jakby silniki na każde koło, może zawracać w miejscu i to pokazuje moc elektromobilności i nie mogę się doczekać tego samochodu. Myślę, że niedługo będę mógł go testować, no i zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Mercedes EQG ma baterię o pojemności 116 kWh netto, a brutto 124 kWh. Samochód waży prawie 3 tony 100 kg i niesamowite jest to, że przyspiesza do 100 km na godzinę w zaledwie 4,7 sekundy. Jego prędkość maksymalna to 180 km na godzinę, a zasięg realny to jest około 360 km. Samochód ma 587 koni i oczywiście napęd na wszystkie koła. Jeszcze taka ciekawostka tutaj. Zazwyczaj jest koło zapasowe, a w elektrycznej G-klasie mamy tutaj schowek na przewody czy na jakieś inne rzeczy. Koło na pewno się tutaj nie zmieści, ale no ciekawe rozwiązanie. I bagażnik też jest dosyć spory. Czy pod spodem coś mamy? Nie, nie mamy pod spodem nic, ale widać tutaj, no tutaj jest dużo przestrzeni. Nie jest tutaj samochód ścięty, widać, że jest po prostu taki kęciasty. Wchodzimy sobie teraz na główną salę wydarzenia i myślę, że to miejsce pozwoli wam zobrazować potęgę tego wydarzenia. Jest tutaj według mnie wszystko dopracowane. Tutaj za chwilę będzie oficjalne otwarcie o 11, nie o 10, ja się pomyliłem. Różne premiery samochodów, ciężarówka, widzicie, stacja ładowania. Tu ma swoje stoisko Volkswagen, tutaj stoi sobie autobus, tutaj stoisko ma dwupiętrowe Otomoto i właśnie teraz sobie jeszcze szybko przejdziemy przez to, później wrócimy na otwarcie. Mam nadzieję, że taka forma filmu też wam się spodoba, no i zobaczymy co ciekawego. Tutaj mamy premierę Kia EV3. Na premierze EV3 już byłem w Monachium, także ten film macie tutaj na górze podlinkowany. Możecie sobie zobaczyć dokładnie jak to tam było. Moja ukochana EV9, ale EV3 też jest świetnym samochodem. Tutaj obok mnie jest Ford Capri, który będzie miał swoją premierę też dzisiaj na tym evencie, więc mamy premierę EV3, mamy premierę Forda Capri, mamy premierę ładowarek nowych ekoenergetyki, które też zobaczycie, będą jakieś nowe ładowarki pokazywane. Zanim Ford odkryje Capri, to przejdźmy sobie do Explorera EV, o którym jeszcze na tym kanale zbyt dużo nie mówiłem. Ford Explorer ma baterię o pojemności 77 kWh netto oraz 82 kWh brutto. Przyspiesza do setki w 6,4 sekundy do setki, jego prędkość maksymalna to 180 km na godzinę, moc 286 koni i realny zasięg około 430 km. Tutaj czuję się w Fordzie dosyć ciekawie. Ten ekran pionowy cały czas został zachowany. Ja największą styczność z Fordem miałem tak naprawdę jak jechałem 2 czy 3 lata temu na szczyt klimatyczny. Jechaliśmy wtedy Tesla Model 3 bazową oraz Fordem Mustangiem Mach-E. I wtedy trochę więcej pojeździłem Fordem. Przyznam szczerze, że jakby do końca nie jest to mój klimat, aczkolwiek jestem ciekaw Capri. Za chwilę zobaczymy premierę Capri, może tam ten samochód bardziej do mnie przemówi, ale jest tutaj całkiem przyjemnie. Ten samochód, myślę, że to jest segment podobny do Niro EV, podobny do właśnie EV3, która tutaj konkurencyjnie obok stoi. Moc ładowania tego samochodu to 135 kW, więc tutaj też nie ma jakiegoś szału. Bateria, no jakby też pozwala na zrobienie tych około 400 km, więc nie ma tutaj tragedii. Jestem ciekaw tylko jak to będzie z tym ekranem, bo ostatnio testowałem BYD i właśnie tam mówiłem o tym, że tam jest ekran obracany w silu. Można sobie pion albo poziom ustawić i według mnie ustawienie pionowe jest nie do końca wygodne w tym momencie, bo nawet jak chcemy sobie coś obejrzeć na postoju, to widzimy tylko fragment i uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest układ poziomy. Wyjątkiem jest moja S-ka, do której po prostu się przyzwyczaiłem i właśnie jakby do tego zmierzam, że to jest też kwestia pewnie przyzwyczajenia się, bo na pewno do tego jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, ale jest tutaj bardzo wygodnie i
pod fajnym kątem jest ten ekran, także wiem, że on się też tutaj reguluje, więc można go sobie zrobić bardziej pionowo. No nawet bardzo, nawet praktycznie pionowo on jest. To już jest takie mniej wygodne, ale tutaj, no ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Widzę, że cały czas różni producenci testują różne rozwiązania, obracanie ekranów, właśnie takie składanie, rozkładanie. Mi się to podoba. Jakby sterowanie wszystkim z jednego punktu plus mały wyświetlacz za kierownicą, to jest też taki kierunek chyba, w który warto iść, bo na przykład BYD to miało taki malutki ekran. Skoda Enyaq, którą wczoraj byłem w Chorwacji, wróciłem, też ma taki malutki ekran, tak jak wszystkie Volkswageny, tak samo teraz Ford. Tutaj najważniejszy parametr to jest prędkość jazdy, bateria, jakieś tam wskazówki może od nawigacji, ale nie ma sensu robienia takich dużych ekranów według mnie. Chociaż to jest kwestia wszystko tak naprawdę przyzwyczajenia, bo do wszystkiego da się przyzwyczaić. Nawiązałem do Volkswagena, ale w zasadzie to jest to samo, bo tu wyświetlacz, przyciski i to, czego nienawidzę w samochodach Volkswagena, to jest właśnie otwieranie szyb z tyłu. Jeżeli chcemy otworzyć szyby, to nie ma tutaj osobnego przycisku, tylko musimy dotknąć tu i teraz otwieramy tył. Niejednokrotnie miałem taką sytuację. Przykładowo w McDrive'ie podjeżdżacie, klikacie, a macie tutaj kliknięty tył i musicie odkliknąć to, potem zamknąć to okno, znowu otworzyć z przodu, więc to jest takie dosyć mocno irytujące. Dziwię się, że to nadal Ford i inni producenci stosują. Tutaj mamy stoisko Greenwaya i Greenway już od jakiegoś czasu korzysta z rozwiązań ekoenergetyki, które jest tutaj właśnie obok i takie urządzenia możecie spotkać już coraz częściej właśnie ekoenergetyki, to co powiedziałem na początku filmu, czyli na Ionity, bo ekoenergetyka oficjalnie jakby już współpracuje z Ionity, więc na terenie całej Europy już stacje ładowania Ionity czasami są stacjami wyprodukowanymi w Polsce. Greenway tak samo korzysta, Biedronka, wielu, wielu producentów, więc mi się to bardzo podoba. W sensie jestem dumny, jak naprawdę wysiadłem na Chorwacji na ładowarce Ionity i tam sprawdziłem sobie plakietkę, to też zobaczycie w filmie z Chorwacji, który będzie za kilka dni. No tak napawa dumą po prostu, że znając historię założycieli ekoenergetyki, że taka polska firma odnosi tak spektakularny sukces. Tutaj mamy nowego e-trona GT po faceliftingu. Ma on tutaj mnóstwo karbonu na sobie. O tym samochodzie może dzisiaj nie będę za bardzo dużo mówił, dlatego że już niedługo jadę na event Audi, gdzie będziemy jeździć tymi samochodami, że też wam dokładnie je pokażę. Za dwa dni jadę na event Porsche, więc też o Porsche sobie porozmawiamy, bo Audi e-tron GT został ostatnio odświeżony, ma naprawdę wiele nowości i tak samo Porsche Taycan. To są samochody, które są na tej samej platformie, na tej samej płycie podłogowej i dla mnie to robi wrażenie. Możecie tutaj sobie teraz zobaczyć takie ujęcie, które nagrałem na evencie Audi, jak na przykład działa tutaj pneumatyka, że jak podejdziemy sobie i otworzymy auto, mam nadzieję, że ono jest otwarte, to auto się podnosi do góry. Akurat chyba to jest wyłączone, ale pokażę wam to na innym ujęciu. Słuchajcie, jest Kacper, który pracuje w Audi. Porsche Interauto w zasadzie. Porsche Interauto. I teraz udało nam się to uruchomić. Zobaczcie, jak otworzę drzwi, to auto się podnosi dosyć szybko. I jak zamkniemy, to od razu się opuszcza. Może nie od razu, ale po chwili. Fajny bajer. Co ciekawego jeszcze powiesz o tym samochodzie? Przede wszystkim niesamowite osiągi poniżej 3 sekund do setki w trybie launch control, także jesteśmy w stanie tutaj no po prostu uzyskać z tego samochodu mały pocisk. Ja, jeżeli osobiście miałbym coś powiedzieć, układ kierowniczy na pewno na plus. Tym samochodem się prowadzi trochę jak go-kartem. A jeździłeś tą wersją przedliftową? Właśnie przedliftową jeździłem. Akurat tym modelem nie miałem okazji jeździć, ale jeżeli tak powiem, jego starszym ojcem jeździłem i faktycznie ten samochód na rondzie na przykład, czy na jakichś ostrzejszych zakrętach, to po prostu ten tył jakby współpracuje z przodem. To jest niesamowite, jak ten samochód jest połączony ze sobą, nie? Okej. Okay. Więc trochę jak jaszczurka można to porównać do tego. Ten noś skrętna też robi robotę, nie? Tak, tak, tak. Więc to na pewno pomaga. Stylistyka to jest trochę taka wizytówka marki Audi. No, flagowiec samochód. Taki, tak, no. Tak, tak. Ale to tak jak mówiłem, niedługo będziemy tym samochodem jeździć, także zostawię więcej szczegółów na osobny film. Okej, moi drodzy, pierwszy mój raz w ID7. Nigdy jeszcze w ID7 nie siedziałem. To auto przede wszystkim podoba mi się dlatego, że jest to kombi. Jest to jedno z pierwszych, może nie pierwsze, ale jedno z pierwszych kombi, które będą na tyle popularne. Ja już na mojej trasie, jak teraz byłem w Chorwacji, widziałem kilka ID7 po drodze w wersji właśnie kombi. I uważam, że to jest segment, którego mocno brakuje na rynku, czyli samochód elektryczny w kombi. I jak tutaj patrzę w tył, to
Naprawdę jest tutaj mnóstwo miejsca. I to chodzi o samochód, który nie jest SUV-em, nie jest crossoverem, tylko jest taką po prostu takim zwykłym samochodem osobowym, który jest kombi, tak jak taki słynny Passat. I to jest chyba następca takiego Passata, można powiedzieć. No ale w środku jest zupełnie inaczej. Jest tutaj minimalistycznie. Mamy tutaj to, co wcześniej powiedziałem. Jeden duży ekran. Jest jeszcze większy niż w tych poprzednich, pierwszych elektrykach ID3, ID4, ID5. Jest on duży. Jest on o wiele lepszy. Ten system jest o wiele lepszy. Tutaj jest delikatnie inaczej niż w Skodzie Enyaq, ale musiałbym się tego nauczyć po prostu. Zobaczmy sobie jeszcze, kto jest z tyłu. Przeogromna ilość miejsca. Fotel z przodu jest ustawiony pode mnie. I zobaczcie to. Ja bym mógł tutaj dosłownie wziąć jeszcze kogoś na kolana. Tutaj jest na tyle miejsca na ziemi, że abym mógł sobie tutaj normalnie usiąść i siedzieć na tej podłodze. I do tego jeszcze dochodzi nam duży bagażnik, więc wiecie co, jestem bardzo podekscytowany tym samochodem. Podłokietnik bardzo wygodny, zagłówki dużo, no dużo, może dużo nie, ale tak 7 cm nad głową jeszcze mam do sufitu. Pewnie będzie też opcja ze szklanym dachem, to bo pewnie będzie trochę tutaj wygodniej. Ale ten samochód, nie wiem czy nie robi jak do tej pory na mnie największego wrażenia. Tutaj oczywiście oprócz Audi e-trona, z którym już miałem styczność, ale spośród tych samochodów, które pierwszy raz poznaję, no to to, no i oczywiście G-klasa też jest takim fajnym samochodem. Dużo miejsca, to jest tak bym podsumował ten samochód. Duży, przestronny samochód rodzinny. To jest to, czego na rynku brakowało, bo wszyscy prześcigają się w małych jakichś crossoverach, w wielkich SUV-ach, w sedanach, w różnych tego typu samochodach, ale cały czas brakowało kombi. Ja pamiętam, jak byłem w Genewie na targach motoryzacyjnych, to była Tesla Model S przerobiona na kombi. Jakiś Anglik, sam sobie chyba Anglik przerobił, po prostu potrzebował kombi, ja tak kochał swoją Teslę, że przerobiłem na kombi i to był hit wtedy. Pamiętam, że Tesla w kombi to jest auto po prostu marzeń wielu osób, po prostu elektryk w kombi. I tego brakowało przez wiele, wiele lat i teraz w końcu mamy. I ja się cieszę, że w końcu jest taki samochód. Dojechał Wojtek naszą Elonką. Właśnie organizujemy tutaj ładowanie, ja się ładuję z hubu, ale zaraz trójeczkę podłączymy do siły. Do pełna, proszę. Zobaczcie, kogo tutaj mamy. Bartek, co wystawiasz? Tutaj jak zwykle jakieś rozwalone samochody? A wcale nie, to jest nasz projekt Fenix. Znaczy, był rozwalony, teraz już nie jest. Chcieliśmy, nie wiem czy nam się dobrze udało, ale chcieliśmy pokazać, że złożyliśmy go prawie całkowicie na zamiennika. To nie wygląda, jakby się udało. W sensie tak rzucone bezem rzeczy. Nie, to są tylko bez te... Urazy. To są komponenty, które są tam włożone. Chcieliśmy zademonstrować, wiesz, że rynek zamiennika już jest dosyć duży. Czyli to tutaj staraliście się odbudowywać na zamiennikach właśnie DRF-a, tak? No nie tylko. Tutaj mamy jakieś tam części, które są zamiennikiem, części blacharskie zamiennikami są, kompresor zamienny, naprawdę dużo komponentów zamiennych. Okay. Maksymalnie staraliśmy się wykorzystać tak zwany aftermarket. Fajnie. I wyszło? No tak, jest zarejestrowany, jeździ, zobacz. Jeździ, nie ściąga w prawo albo w lewo? Nie, rzuca dupą. Ja to, znam to. Norma. Znam to. Bartek, a tutaj widzę, że masz jeszcze silnik rozebrany na części, tak? Tak, chcieliśmy pokazać zwiedzającym troszeczkę coś innego, co mogą... w stosunku do tych rzeczy, które mogą normalnie tu zobaczyć. Tak, bo tutaj jest dużo właśnie nowych technologii, jest dużo jakby nowych stacji, samochodów, ale i styl, pokazujecie... I styl wystawienniczy jest trochę inny. My dokładnie. Staraliśmy się otworzyć jednak taki atmosferę garażowy warsztatu. I przy okazji chcieliśmy pokazać, jak wygląda tak zwany exploded view silnika do Tesli. To jest znany wszystkim duży silnik tylny. A opisz jeszcze podzespoły konkretne, które tutaj mamy, bo to no wszystko tak składa się w jedną obudowę. Inwerter, tutaj masz przełożenia i dyferencjał, a tam masz stojan i wirnik. Okay. Tak naprawdę to jest wszystko. To są trzy podstawowe. Trójki czy od Eski? To jest od Eski i od Xa. A, czyli taki sam ja mam. Nie, ty takiego nie masz, bo ty masz dwusilnikową wersję, nie Performance. Okay. Takie silniki montowało się w Performance'ach albo w Teslach stricte tylnonapędowych. I tu widzimy moduł od, też od Eski. To jest od Eski i tam mamy ładowarkę pokładową od trójki. 11-kilowatową. Dokładnie. I PTC heater mój ulubiony. Tak, dokładnie. To jest to, co... Nie, ja swój ważę w bagażniku, bo stwierdziłem, że będę go woził, dopóki go nie pokażę w filmie, więc pokażę go wam w filmie, jak będę robił 1000 km challenge moją Eską i go wyrzucę po prostu. Co z takim czymś zrobić? Mogę wam go... Normalnie powinieneś to zwrócić do nas albo do jakiejś firmy, która utylizuje takie odpady, aczkolwiek zgłosiło się do nas parę szkół tutaj z okolicy, które poprosiły o donację takich części. No tak, bo mogą się uczyć na tym. I powiedzieliśmy, że tak, spoko, przyjeżdżajcie, my wam te części przekażemy. Przywiozę ci. Jak ma to posłużyć dalej komuś, to warto pomóc. Tutaj jest centrum monitorowania jakby sesji ładowania i właśnie doszliśmy do tego, że to jest ładowanie naszej Elonki. I sobie porównywaliśmy
porównaliśmy z aplikacją i zobaczcie, mamy 67%, 66%, no 1% się różni, ale 47 kW na 80, bo ta ładowarka ma 80, ale dzieli na pół, więc widzicie, tutaj tak to działa to centrum monitorowania. Jak byłem w Zielonej Górze w Ekoenergetyce w siedzibie, to tam właśnie Ekoenergetyka ma dużo takich ekranów, które cały czas na bieżąco nadzorując się dzieje. Przykładowo, jak wczoraj ładowałem się w Chorwacji na Ionity, to też gdzieś tam w Zielonej Górze na ekranie te sesje ładowania z Ionity były widoczne i w każdej chwili można sobie podejrzeć, także no tak to wygląda. Czas ładowania, moc maksymalna, moc aktualna, mega fajny system. Udało mi się dobić do Forda Capri i powiem wam, że takie pierwsze wrażenie dosyć podobnie jak w Fordzie Explorerze. Te same przyciski irytujące, od tego muszę zacząć, bo to mi się tutaj od razu nasunęło. Mi ten samochód tak średnio się podoba, chyba bardziej mi się podoba jednak Explorer, w ogóle jakby za bardzo te linie mi się nie podobają, ale cieszę się, że jest kolejny elektryk. Jeżeli chodzi o parametry, to mamy tutaj 79 kWh baterii pojemności netto, 5,3 sekundy do setki, tak samo 180 km na godzinę, maksymalna prędkość to już w większości nowych samochodów jest, 340 koni, więc tutaj mamy dosyć wysoką moc i moc ładowania to też jest na duży plus, bo mamy tutaj 185 kW maksymalna moc ładowania i ładowarka pokładowa 11 kW, więc jest całkiem dobrze. I powiem wam, że te samochody, które możemy dzisiaj oglądać na Kongresie Nowej Mobilności, w większości mają już wysokie te moce ładowania. Wyjątkiem jest chyba tylko Kia EV3, która ma dosyć niską moc ładowania, bo tam jest, z tego co pamiętam, około 130 kW moc ładowania, więc zdecydowanie mniej niż te wszystkie inne samochody. Zaraz przejdziemy sobie jeszcze do ciężarówek, które mogą się ładować z mocami rzędu 1 MW i do stacji ładowania Ekoenergetyki, bo przed chwilą była premiera, ale z takich ciekawostek jeszcze, jeżeli jesteśmy przy Fordzie, no to mamy tutaj ten schowek, który wam pokazywałem w Explorerze i tutaj ten schowek, taka ciekawostka, on się blokuje jak wyjdziemy z samochodu, czyli jak sobie tu schowamy na przykład portfel i zasłonimy ten ekran, to teraz jak wysiądziemy, to on już nie będzie się dało go otworzyć, więc jak ktoś się włamie do samochodu, to tamtych rzeczy wam nie rozkradnie, nie ukradnie wam tego, co tu schowacie. Podobnie jak w Tesli można kod do schowka na PIN sobie włączyć, czy tak jak w wielu samochodach na kluczyk były kiedyś właśnie te schowki tutaj. Tak też jest tutaj w tym samochodzie. Samochody osobowe samochodami osobowymi, ale warto tutaj też poruszyć temat ciężarówek. I mówię tutaj o ciągniku siodłowym, który właśnie za mną stoi. Jest to Mercedes e-Actros 600. Bardzo ciekawa maszyna, bardzo ciekawy pojazd. Samochód ten ma baterię o pojemności, tak jak ta cyfra nam tutaj mówi, pojemność baterii 600 kWh. To jest 600 kWh netto, brutto to jest 621 kWh umieszczone w trzech modułach. Mamy tutaj trzy moduły, trzy pakiety baterii, jeden, drugi, trzeci i one mają po 207 kWh pojemności. I co ciekawe, to właśnie pracownik Mercedesa przekazał mi, jaki zasięg robi ten samochód, ten pojazd z pełnym obciążeniem 40 ton. On jest w stanie przejechać około 500 km przy takim pełnym przy pełnym obciążeniu, więc to jest bardzo duży zasięg. Teraz ostatnio były przeprowadzane testy, gdzie takie ciężarówki jeździły po całej Europie i zrobiły około 15 tysięcy kilometrów właśnie robiąc testy i jakby sprawdzając, jak to działa, bo ta wersja samochodu jest jeszcze przedprodukcyjna, więc one dopiero wejdą do seryjnej produkcji i były robione takie testy. No i faktycznie realnie jest w stanie ciągnik siodłowy z naczepą 40-tonowy przejechać tak duży dystans. Kolega, z którym przed chwilą rozmawiałem, mówił mi, który też jeździł tym ciągnikiem, mówił o średnim zużyciu energii na poziomie około 110 kWh na 100 km, co się akurat pokrywa z tymi danymi, że przejedzie około 500 km i to też z pełnym obciążeniem. Silnik w tym przypadku jest umiejscowiony tutaj z tyłu. Tutaj mamy silnik, przekładnie. Silnik, który generuje moc około 400 kW i szczytowo około 600 kW i to napędza tutaj nam tylną oś. Przez to, że tutaj nie ma silnika, no bo kiedyś, znaczy do tej pory w tych spalinowych ciężarówkach silniki mamy tutaj umieszczone pod kabiną. Tam mamy całą elektronikę, mamy dwa akumulatory niskonapięciowe, ale widzimy też, że jest tutaj bardzo, bardzo dużo wolnej przestrzeni. No to jest jakby analogicznie do tego, co mamy w samochodach. Mieliśmy kiedyś w samochodach elektrycznych, które były robione na bazie samochodów spalinowych, czyli po prostu dużo przestrzeni niezagospodarowanej. I właśnie tutaj to można dostrzec. Dlatego, że baterie mamy tu, czyli w miejscu
miejscu, gdzie standardowo są zbiorniki. Tutaj mamy z tyłu silnik w tym miejscu i jakby ten silnik, usta przekładnia tak naprawdę odpowiada za wszystko. Dzięki czemu też straty są o wiele niższe, bo cała ta energia nie idzie tak jak jest to w autach spalinowych, że jest tutaj silnik, jest wał napędowy, który przekierowuje na tył i są duże straty energii na tym wszystkim, tylko tutaj od razu wszystko idzie nam praktycznie bezpośrednio jest przy osi. Dzięki temu ta efektywność tutaj jest o wiele lepsza. E-Actros wyróżnia się też swoim designem. Widać, że jest bardzo futurystyczny. Nie mamy tutaj atrapy chłodnicy, tak jak to jest zazwyczaj w ciężarówkach spalinowych, bo tutaj nie ma tej potrzeby. Mamy mocno zaokrąglony przód i to widać. Mi się to bardzo podoba. Mamy tutaj płaską powierzchnię. Ta ciężarówka wygląda zupełnie inaczej niż to, co możemy zobaczyć na drodze. To wygląda niczym z filmu science fiction kiedyś. I one mają też niski współczynnik oporu powietrza. Ten zderzak z przodu też jest o chyba kilkadziesiąt centymetrów czy kilkanaście centymetrów jakby przeciągnięty do przodu po to, żeby to zużycie energii było jeszcze mniejsze. No i taka ciekawostka jeszcze jedna a propos ładowania, to jest ładowanie tutaj za pomocą złącza w tym miejscu. Tutaj mamy złącze CCS, dzięki któremu możemy ładować ten pojazd z mocą około 400 kW. Zobaczcie, jakie to są w ogóle moce, przez to, że baterie też są duże, ale w autach osobowych dzisiaj poruszaliśmy ten temat, mamy 130, 180, 190, 200, 250. W Porsche nowy mamy 320 kW, czy w Audi e-tronie GT, a tutaj mamy 400 kW na dzień dobry na CCS-ie, ale oprócz tego mamy też tutaj złącze MCS. MCS, czyli Megawatt Charging System, które może tutaj przyjąć 1 MWh. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda wtyczka do tego, bo tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda to złącze. Mamy CCS i MCS. CCS jest o wiele mniejszy, chociaż on i tak jest duży, ale CCS po prostu ma swoje ograniczenie i no nie jest w stanie przyjąć już, powiedzmy, tam wyższej mocy, nie pamiętam ile, ale tam powiedzmy 500 kW, później jest problem jakby z chłodzeniem przewodów i tak dalej, więc powstał MCS, który może ładować jakby z większą mocą. Mamy tam ładowarkę ekoenergetyki, którą zaraz Wam pokażę i mamy tam ładowarkę o mocy 1,5 MW i właśnie to ten pojazd będzie taką ładowarką mógł być zasilany. 1 MW, co oznacza, że pojazd będzie się ładował w około pół godziny do pełna, a na CCS-ie na ten moment ładuje się około godzinę, półtorej, no bo to mamy moc o wiele niższą. 2,5 raza wyższą moc ładowania. Dobra, wejdźmy sobie do środka. W zasadzie nie wejdźmy, tylko wdrapmy się. Dobra, jestem na górze. Mam małe doświadczenie z ciężarówkami, muszę przyznać. O, jaka cisza. Jest tutaj tak głośno dzisiaj, że aż tak przyjemnie tutaj jest być w środku. No i jesteśmy. Kabina, która niczym się chyba nie różni od zwykłej ciężarówki, chociaż nie mam doświadczenia z ciężarówkami, więc nie wiem jak to jest, ale widzę, że są tutaj dwa łóżka. Co ciekawe, w tym pojeździe mamy też system multimedialny, który działa tak samo jak w pojazdach osobowych Mercedesa, czyli możemy obsługiwać go za pomocą przykładowo hej Mercedes, nie chcę tutaj włączać, bo prosili mnie tutaj panowie, żebym nie włączał go, ale działa to tak samo jak w osobowych, czyli możemy sobie powiedzieć hej Mercedes, nie wiem, włącz mi ogrzewanie, włącz mi, nie wiem, prowadź do domu i tak dalej. I to wszystko tutaj będzie działało, więc jest to na duży plus. Jest tu bardzo, bardzo dużo miejsca i jakbym miał być kierowcą ciężarówki, to chciałbym takim elektrykiem podróżować, który ma tak duży zasięg. Jest to na pewno fajna rzecz. Podczas pauzy można się ładować. Tu mamy też włączniki do prądu wysokiego napięcia. Tak samo na zewnątrz są takie widoczne, bo jest to wersja przedprodukcyjna, więc musi coś takiego mieć, ale w tych nowych już takiego czegoś nie będzie. Przejdźmy do stacji ładowania. Pokażę Wam teraz, jak taki kolos z tak dużą baterią można zasilać. I dodam jeszcze tylko, że ta bateria to jest jedyna bateria na ten moment, która jakby istnieje. W sensie w tym pojeździe nie można sobie wybrać innego rodzaju baterii albo innej pojemności baterii. To jest jakby jedyna opcja, którą mamy na ten moment. No i na końcu dochodzimy do ładowarki ekoenergetyki MCS-a, czyli Megawatt Charging System, to samo co w tamtej ciężarówce, tyle że tutaj mamy ładowarkę. Złącze jest przeogromne. Może jest ze mną w ogóle Sergiusz. Cześć. Sergiusz, przypnę Ci tutaj mikrofonik. No dawaj. Poproszę Cię o pomoc, bo to jest na tyle duże, jakbyś mógł tutaj nagrać. Bo to jest na tyle duże, że wolę dwoma rękoma.
To jest przeogromne. To jest tak jakbym porównał zwykłą butelkę wina do 5-litrowej butelki wina, nie? Taki po prostu wielki kloc. No i to jest właśnie MCS. Zobaczcie, o ile większe są te piny. I ta ładowarka ma 1,5 MW. To jest taka moc, jakbyśmy, nie wiem, porównali do kilkunastopiętrowego wieżowca, biurowca jakiegoś, to tam może by taka, nawet ta moc by wystarczyła, bo takie wieżowce zazwyczaj mniejszą moc używają, ale no to jest coś ogromnego i to jest przyszłość i przewód jest bardzo gruby. No jest to 1,5 ampera, jakby daliśmy 1500 V, to wybraliśmy wtedy 1,5 MW, a tak troszeczkę mniej, ale i tak to naprawdę ogromna moc. Nie, no to dla mnie naprawdę robi wrażenie, tutaj jest właśnie światowa premiera, 1500, a tam 1000 kW ta ciężarówka mogła przyjąć, którą pokazałem. Do tego sobie jeszcze wrócimy w kolejnym odcinku, bo jutro tutaj też przyjadę, jest parę tematów, które chciałbym jeszcze poruszyć. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!